Dzień dobry Państwu. Jak tutaj przedstawiono mnie, ja rzeczywiście specjalizuję się w doradztwie międzynarodowym, w handlu międzynarodowym i we wprowadzaniu polskich firm na rynki międzynarodowe. Dzisiaj mam, że tak powiem, przyjemność przedstawić Państwu dosyć prosty temat, jeżeli chodzi o wybór strategii koncentracji czy dywersyfikacji. Postaram się, żeby ten temat troszeczkę urozmaicić i przedstawić Państwu kilka przykładów, a na koniec całej tej prezentacji omówię, jaką strategię, jak budowaliśmy strategię wejścia na rynki zagraniczne dla firmy Solpeo.com. Solpeo to firma, która stworzyła oprogramowanie do budowania gier w technologii HTML5. Jak Państwo wiedzą, jest to jedna z najnowszych technologii dzisiaj wykorzystywanych w internecie, którą od niedawna zaczęły obsługiwać przeglądarki i można zacząć, że tak powiem, wdrażać ją na szeroką skalę. Produkt firmy Solpeo jest produktem, który bardzo dobrze nadaje się na rynki międzynarodowe i dlatego, że tak powiem, mamy wielką przyjemność współpracować z tą firmą, ponieważ widzimy dla niej bardzo duży potencjał i za chwilę ten potencjał postaram się przedstawić na zasadzie strategii. Na początek słowo o firmie ITRO, chociaż w naszej nazwie jest początek IT, to nie jesteśmy związani z branżą komputerową, a z International Trade i to jest nasza główna działalność, Representative Office, to znaczy, że w innych krajach czy w Polsce możemy reprezentować firmy polskie lub zagraniczne na terytorium Polski. I o czym będziemy dzisiaj mówić? Strategia koncentracji i dywersyfikacji, strategia ekspansji eksportowej i przykład strategii, jak budowaliśmy ją dla firmy Solpeo. Więc no, troszeczkę książkowo, tak, na czym polega strategia koncentracji. Strategia koncentracji, myślę, że dla każdego mniej więcej jest jasna. Koncentrujemy się na rynku, na segmencie, na kliencie. Im wężej, że tak powiem, tym ta strategia koncentracji bardziej się sprawdza. Wiele firm tą koncentrację potrzebuje stworzyć, żeby zmniejszyć swoje koszty. Im węższy rynek, im bardziej sprecyzowany klient, tym łatwiej nam do niego dotrzeć, tym są mniejsze koszty jednostkowe takiego pozyskania takiego klienta na przykład. Tak? Czy rynku, jeżeli chcemy wejść na kilka rynków, te koszty wzrastają, dlatego strategia skoncentrowania się na jednym rynku pozwala na oszczędność pewnych kosztów. Przy startupach jest to niezmiernie ważne, ponieważ te środki często są ograniczone. Że tak powiem, przykładem takiej koncentracji może być na przykład portal randkowy, tak? Są na świecie takie portale, na przykład, które się koncentrują na rynku międzynarodowym i wiele pięknych kobiet ze wschodu poszukuje mężów i żon na zachodzie, bo tam mężów jest, że tak powiem, ten rynek rosyjski jest taki, że mężczyzn jest tam znacznie mniej niż kobiet. Ale to nie jest strategia akurat oparta na koncentracji. Są portale randkowe, które koncentrują się na przykład na samym rynku polskim, tak? Jest podział na województwa, podział na miasta, ale możemy sobie też wyobrazić taką koncentrację już bardzo silną, na przykład na portalu randkowym, który opiera się na przykład tylko na mieście Warszawa, jest dedykowany dla singli, tak? To będzie już bardzo, bardzo silna koncentracja na rynku i na kliencie. Tak jak mówiłem, strategia koncentracji pomaga osiągnąć zróżnicowanie w wyniku lepszego zaspokojenia potrzeb danego klienta czy danego segmentu rynku. Obniża koszty jego obsługi i naprawdę po to się ją tworzy, żeby osiągnąć te dwa cele. Tu mamy taką krótką tabelkę pokazującą właśnie, jakie działania prowadzą tak naprawdę do koncentracji i do jakiej skali staramy się dążyć. Może taką ciekawostką będzie, ostatnio czytałem dosyć ciekawą artykuł na temat pani Siwiec, która stwierdziła, że nie jest związana z ostatnią kampanią reklamową, w której była wykorzystana jej osoba i tam strategia koncentracji była bardzo mocno zaznaczona.
jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem strategii koncentracji, tak? Ograniczamy się do jakiegoś segmentu rynku, ograniczamy się do jakiegoś jednej grupy klientów i to powoduje, że możemy natrafić na to, że ktoś wymyśli lub przejdzie jeszcze bardziej strategię koncentracji. Coś takiego można wykorzystać, na przykład tworząc portal randkowy dedykowany stricte dla kobiet, tak? Jak wiemy, często kiedyś na dyskotekach było tak, że wejście dla pań było darmowe, wejście dla panów było płatne. Okazywało się, że te dyskoteki, które tak robiły, przyciągały duże rzesze mężczyzn i całkiem dobrze na tym wychodziły. Być może zastosowanie takiej strategii w portalu randkowym daje przewagę konkurencyjną. Przejdźmy do strategii dywersyfikacji. Jak powiedziałem, strategia koncentracji jest dosyć prosta i wymaga tak naprawdę od nas tylko jednego, dopieszczenia tego elementu, na którym się koncentrujemy, który uważamy, że jest strategicznie ważny dla naszej firmy. Strategia dywersyfikacji polega na tym, żeby zabezpieczyć nasz biznes i nasz potencjał na kilku różnych kierunkach. Tak? Mogą być to różne rynki. Tak jak jest tu napisane, może być to wejście na nowe rynki, co powoduje stosunkowo duży wzrost sprzedaży, tak, bo będąc, sprzedając tylko na rynku polskim, wchodząc na nowy rynek, znajdując jednego dystrybutora, nagle może się okazać, że nasze sprzedaże idą dwu czy trzykrotnie do góry, jeżeli jest to na przykład duży rynek typu Rosja, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone. Nie zawsze na to, jeżeli chodzi o producentów, nie zawsze jesteśmy na to gotowi. Jeżeli chodzi o branżę IT, to akurat uważam, że bardzo często, jeżeli produkt jest skończony, jeżeli usługa jest gotowa do wdrażania, to wejście na nowe rynki pozwala na bardzo, bardzo duży, dynamiczny rozwój firmy, jeżeli chodzi o sprzedaże. Można dywersyfikować też ofertę swoją, tak? Można mieć jeden produkt i przechodzić do nowych produktów. Można jakby, no, zaraz przejdziemy do następnej części, gdzie omówimy dalsze rodzaje dywersyfikacji. Tak jak to jest napisane, dywersyfikację dzielimy na pokrewną i niepokrewną. I dywersyfikacja pokrewna, jest to dywersyfikacja na przykład horyzontalna, tak? Chodzi o to, że na przykład producent mleka może sobie rozszerzyć swój spektrum produktów, na przykład o mleka smakowe, tak? Nie wymaga to od niego inwestycji w nowe technologie, nie wymaga to od niego dużych nakładów na budowanie nowych kanałów sprzedaży. Po prostu tworząc nowe produkty, dokupując jakieś pojedyncze maszyny, może zdywersyfikować swoją produkcję i wykorzystując obecne siły sprzedażowe, rozszerzyć swój asortyment sprzedaży. Dywersyfikacja pionowa polega na tym, że wiele firm na przykład specjalizuje się w produkcji podzespołów, ale drogą rozwoju mogą przejść do produkcji też całych elementów czy gotowego produktu. To będzie dywersyfikacja pionowa i na przykład idąc dalej mogą stworzyć swoje własne struktury sprzedaży, tak? Czyli pogłębiamy spektrum swojej działalności. Dywersyfikacja koncentryczna tak naprawdę jest bardzo podobna do dywersyfikacji poziomej. Polega na tym, żeby wykorzystując swoje know-how i swoje zasoby, stworzyć nowe produkty. Na przykład jest to strategia, którą można powiedzieć, że przyjęło Apple, które na zasadzie technologii know-how touchpadów, tak, elementów ekranów dotykowych, wprowadziło iPada, iPoda czy iPhona, tak? Gdzie zastosowano tą samą technologię, a tak naprawdę stworzono różne produkty i zwiększono spektrum swojej sprzedaży. Dywersyfikacja inwestycyjna. Dywersyfikacja inwestycyjna polega na tym, że firma, która ma duże zasoby finansowe, może sobie pozwolić na inwestycje. I najczęściej polega ona na tym, że firma inwestuje w nowe kanały, w zupełnie nowe sobie technologie, czy w nowe firmy nawet, tak? Polega ona na tym, żeby zbudować tak naprawdę niezależność finansową, postawić firmę na przykład na dwie nogi i kiedy na przykład są produkty sezonowe, kiedy sprzedaże fluktuują silnie,
latem czy zimą, tak, czy w innych okresach. Drugi kanał, drugi biznes, który tworzy firma, pozwala w tych trudniejszych okresach zachować płynność i pozwala firmie przeżyć te okresy spadków w miarę spokojnie. Dywersyfikacja schodzenia z branży. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach świat zmienia się tak szybko, że niektóre firmy za tym nie nadążają. Niektóre sektory, niektóre branże tak szybko się kończą, że niektóre firmy, nawet duże giganty, koncerny światowe, nie radzą sobie z tym, upadają. Takim przykładem jest na przykład firma Kodak, która, będąc kiedyś liderem w branży fotograficznej, niestety dzisiaj już nie istnieje praktycznie. Przykładem pozytywnym jest firma BAS, która była producentem na przykład kaset taśmowych, tak? Ale jednak ona ma bardzo szeroki spektrum swoich firm inwestycyjnych, jest zdywersyfikowana inwestycyjnie i bez problemu, że tak powiem, jeden segment, kiedy jej wypadł, nie odbiło się, że tak powiem, to tak silnie na tej firmie. Ta firma nadal istnieje, świetnie funkcjonuje i ma się dobrze. Dywersyfikacja podtrzymująca. Bardzo często porównywana do dywersyfikacji poziomej, ponieważ najłatwiejsza, że tak powiem, w tym momencie do zastosowania i nie wymagająca dużych kosztów, czyli zwiększenie swojego spektrum produktów po to, żeby firmę utrzymywać w stabilnym kanale sprzedażowym, czyli nie tworząc nowych technologii, nie budując dużych, żeby ta firma mogła zwiększać swoje sprzedaże, swoje przychody, nie zwiększając mocno kosztów. Dywersyfikacja zapewniająca przetrwanie, jest to bardzo podobna dywersyfikacja jak dywersyfikacja podtrzymująca. Polega tak naprawdę jeszcze na tym, żeby maksymalnie wykorzystać środki, zasoby ludzkie, środki finansowe, które najczęściej są ograniczone w takiej sytuacji, po to, żeby firma mogła przy tych samych środkach i przy tych samych zasobach finansowych, przy tych samych zasobach ludzkich wychodzić z tej strategii przetrwania, na przykład do strategii podtrzymywania. Jakie są zalety z tych strategii dywersyfikacji? To jest to zmniejszenie, tak jak mówiłem, zmniejszenie ryzyka działalności gospodarczej przez jej rozproszenie. Bardzo często mówię, w dzisiejszych czasach biznes tak szybko się zmienia, tak zmieniają się szybko kanały sprzedaży, że niestety, ale niektóre firmy, duże globalne firmy nie nadążają za tymi zmianami. Pozwala osiągnąć efekt synergii, czyli tak jak mówiłem, produkując jeden produkt możemy zwiększyć rozszerzyć asortyment i przez to uzyskać na tych samych mocach produkcyjnych, uzyskać nowe produkty i rozszerzyć nasze kanały sprzedaży. Pozwala na uniknięcie negatywnych skutków starzenia się sektora. No, tak jak podałem przykład firmy Kodak, niestety niektórzy nie nadążają za takimi zmianami. Niektóre firmy właśnie budując różne kanały sprzedaży, tak jak globalne koncerny, których tak naprawdę znając jedną firmę, okazuje się, że w jej posiadaniu jest kilkaset znanych marek, których nawet sobie nie zawsze zdajemy sprawy, kto jest producentem. Stwarza szansę na długofalowy rozwój i wykorzystanie efektywne zasobu i potencjału naszej firmy. Zapewnia stabilność dochodów, tak jak mówiłem, przy niektórych biznesach, gdzie występuje duża fluktuacja lub starzenie się rynku. Na przykład w biznesie gier, jeżeli porównujemy na przykład do firmy Solpeo, tak, średnia długość gry to jest 2-3 lata, tak? Czyli nawet udany produkt, który przynosi duże zyski, w zasadzie wiemy, że po 2-3 latach będzie faza spadku i zamknięcia. Jest konieczność na przykład produkowania kilku różnych tytułów po to, żeby zabezpieczyć firmę, że pomimo nawet dużego boomu na początku, ta faza schyłku przyjdzie.
Wymusza rozwój i postęp kreatywność w firmie, dlatego że dywersyfikując produkt, dywersyfikując rynek, wymaga to od nas ciągle nowych wyzwań. Przepraszam. Jak powiedział tutaj mój przedmówca, mówiąc o Chinach czy o Rosji, każdy z takich rynków wymaga indywidualnego podejścia, wymaga nowej wiedzy. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli człowiek w firmie się nie rozwija i nie zdobywa nowej wiedzy, to z czasem traci zapał do pracy. Więc myślę, że to też jest jakiś sposób na stymulowanie pracowników, żeby dawać im nowe wyzwania i stawiać przed nimi nowe cele. Strategia dywersyfikacji, jakie ma wady? No jest, możemy zatracić specjalizację, tak? Jeżeli specjalizujemy się w jednej, nasza marka jest rozpoznawalna jako jeden konkretny sektor rynku, jako jedno konkretne działanie i nagle okazuje się, że działamy w 10 innych sektorach i ta nasza rozpoznawalność na tych sektorach zaczyna się pojawiać, to gdzieś możemy zatracić tą swoją początkową specjalizację. Trudność w zarządzaniu. Dlaczego trudność w zarządzaniu? Myślę, że akurat jeżeli chodzi o firmy, które działają na kilku rynkach zagranicznych, ja miałem przyjemność ostatnio wprowadzać niemiecką firmę na rynek polski. Ta firma ma 6 biur na całym świecie i w pewnym momencie rzeczywiście ogarnięcie i zrobienie porządku w każdym z tych biur przez szefa, który jest silnym liderem, okazało się bardzo trudne. Nie starcza mu po prostu czasu na to, żeby wszędzie dopilnować i wprowadzić takie standardy, jakie by chciał. A jako silny lider jeszcze nie potrafi, że tak powiem, delegować odpowiednio uprawnień. No, czasami przy dużej dywersyfikacji, odchodząc od naszej specjalizacji, tracimy tak zwany efekt skali, tak? Coraz mniej koncentrujemy się na danym produkcie, który był dostarczany do pewnego sektora i możemy tam tracić swoje pozycje. Chciałbym krótko opowiedzieć o strategiach wejścia na rynki międzynarodowe, tak? Rozróżniamy kilka rodzajów eksportu. Eksport pośredni, bezpośredni. Jeżeli chodzi o branżę IT, sprzedaż licencji, może być to franchising, joint alliance strategiczny, czy otworzenie lub nabycie firmy. Eksport pośredni polega tak naprawdę, tu jest mały błąd na prezentacji, bardzo przepraszam. Eksport pośredni polega na tym, że tak naprawdę jesteśmy podwykonawcą na przykład podzespołów do samochodów Opla, a Opel później sprzedaje te samochody wyprodukowane w Polsce na całym świecie, czyli pośrednio eksportuje też nasze półprodukty. Tu jest opisane troszeczkę inaczej, co niezmiernie przepraszam. Eksport bezpośredni to jest akurat korzystanie z dystrybutorów, pośredników, klientów ostatecznych na rynkach zagranicznych, gdzie sami już jesteśmy stroną handlującą, czyli to my zawieramy kontrakty, to my znamy swego dystrybutora. Jakie są zalety, jakie są wady? Poprzez dystrybutora, którego znajdujemy na rynku, który już tam jest i który tam istnieje, zna ten rynek od wewnątrz, znacznie zmniejszamy sobie ryzyko, że tak powiem, poniesienia fiaska na tym rynku, bo ten dystrybutor na przykład już istnieje tam kilka lat, jest w tym sektorze, który my również chcemy spenetrować. On za to pobiera, że tak powiem, część swojego wynagrodzenia jako prowizję dystrybucyjną i że tak powiem, zapewnia nam pewne bezpieczeństwo. No, oczywiście nie mamy takiej kontroli nad dystrybutorem jak nad własną firmą, ale to jest chyba na początku mniej ważne niż to, żeby ponosić duże ryzyko i koszty wejścia na dany rynek zagraniczny. Umożliwia bezpośredni dostęp do nabywców towarów, dosyć szybki przepływ informacji, ponieważ w momencie, kiedy coś nie przyjmuje, jest nieprzejmowane przez rynek, dystrybutor jako ten część łańcucha sprzedaży, który inwestuje też swoje pieniądze, dosyć szybko reaguje na ewentualne problemy i daje nam znać, co trzeba byłoby zmienić. Jakie są wady? Zwiększenie ryzyka na działalności na rynku zagranicznym. No, kontrakty często eksportowe są to duże kontrakty. Nie zawsze są finansowane bezpośrednio, czyli nie są finansowane przedpłatą, a są ubezpieczane czy po prostu w postaci kredytu kopieckiego.
no, występuje ryzyko takie, że niestety, ale może dojść do straty pieniędzy. Prawo międzynarodowe nie zawsze stoi po stronie sprzedającego. Nie znając go, tak jak wspominał mój przedmówca, może się okazać, że naprawdę mamy znaczące problemy z odzyskaniem własnych należności. Strategia ekspansji międzynarodowej poprzez sprzedaż licencji. Wydaje mi się, że akurat w branży IT jest dosyć aktualną i znaną formą. Pytanie, czy mamy taki produkt, czy posiadamy taki produkt, za który ktoś będzie chciał płacić licencję, tak? Oczywiście, jakie są mamy z tego tytułu korzyści? Produkt cyfrowy można sprzedać z każdego miejsca na ziemi, nie ponosząc większych kosztów, tak? To, co jest na pewno ważne, to support posprzedażowy i jakby biuro, które może pomóc we wdrożeniu danego oprogramowania. Jakie płyną z tego korzyści? Korzyści z tytułu jakich opłat licencyjnych często też wiążą się z tym, że odnawialne, czyli jednorazowa sprzedaż umożliwia nam czerpanie długofalowych korzyści. Niewielkie zaangażowanie kapitałowe, tak jak mówiłem, oprogramowanie możemy dostarczyć w sposób dosyć prosty. Nie potrzebujemy budować dużych zespołów sprzedażowych, ponieważ dobrze zorganizowana sprzedaż online umożliwia dotarcie na tyle szerokiego grona odbiorców, które zapewni nam stabilny rozwój. Niskie ryzyko, dostęp do nowych rynków, w zasadzie nieograniczony, tak jak mówiłem, no może być to problem, jeżeli chodzi o języki, dlatego wersje językowe w oprogramowaniu są dosyć ważne w momencie, kiedy wchodzimy na różne rynki zagraniczne. Franchising, bardzo podobny do licencji, tak naprawdę, jaki plus nam daje? Daje nam to, że w umowach franczyzowych sprzedajemy swoją markę, swoje logo, swój model biznesowy i swoje know-how, tak? Jednocześnie to nam pozwala promować sprzedaż licencji, na przykład oprogramowania do tworzenia gier, tak naprawdę nic nie mówi klientowi, który korzysta z gry, ponieważ firma tylko wykorzystała nasz engine do wytworzenia danej gry i my nie wiemy, na jakich programach to zostało wytworzone. A sprzedając umowę franczyzową, kiedy klient wie, na jakim produkcie gra, my jednocześnie promujemy swoją markę. Także to jest jakby dodatkowy plus, jeżeli chodzi o umowy franczyzowe. Joint Venture. Bardzo często, że tak powiem, firmy, które zaczynają dopiero swoją ekspansję na rynkach międzynarodowych, mają problem z wejściem na nie, nie mają odpowiedniego kapitału, wykorzystują, że tak powiem, podobne firmy, firmy o podobnym profilu, gdzie mogą właśnie uzyskać jakiś efekt synergii, na przykład wejść w umowę joint venture z deweloperem gier na danym rynku i stworzyć oddzielną firmę i jakby na tym rynku zaistnieć. No, problem jest taki, że zwiększamy ryzyko tego, że możemy w jakiś sposób przekazać swoje know-how i stworzyć sobie w pewnym czasie konkurenta. Prawo międzynarodowe, tak jak mówiłem i mówił mój przedmówca, jest bardzo trudne. Bardzo często może się okazać, że na danym rynku to, co nam się wydaje w Polsce, że jesteśmy zabezpieczeni na danym rynku, zupełnie nie wystarcza. Alians strategiczny w zasadzie polega na tym samym, co joint venture, z tym, że nie wymaga założenia nowej spółki, jakby, która jest dodatkowym tworem, który trzeba utrzymywać, kontrolować i tak dalej, ale pozyskujemy sobie partnera strategicznego i tworzymy z nim, że tak powiem, nowe działania na danym rynku. Nie wiążą nas żadne ściśle określone umowy cywilnoprawne, jeżeli chodzi o formę na przykład spółki joint venture, ale ryzyko jest bardzo podobne, ponieważ no znowuż możemy nauczyć swojego konkurenta, możemy przekazać swoje know-how, ale mówię, to nam znowuż zmniejsza ryzyko wejścia,
powoduje to, że efekt synergii, możemy wykorzystać efekt synergii dwóch firm i mamy dostęp do nowych rynków, może do kanału zbytu naszego partnera i tak dalej. Ostatnią strategią wyjścia na rynek międzynarodowy jest otworzenie własnej firmy lub wykupienie podobnej firmy o podobnym profilu, jaki nas interesuje na rynku zagranicznym. Oczywiście jest to najbezpieczniejsza metoda, ale znowuż najbardziej kosztowa. Czyli zabezpieczamy swoje know-how, zabezpieczamy swoje zarządzanie firmą, które mamy, że tak powiem, wtedy w swoich rękach, ale niestety wiąże to się z dużym ryzykiem kosztowym, z poniesieniem dużych nakładów, co przy startupach bardzo często jest niewykonalne lub naraża taki startup na niestety utratę płynności finansowej. I teraz może przejdźmy już do tego najważniejszego elementu. Chciałbym opowiedzieć trochę praktycznie, jak stworzyliśmy strategię dla firmy Solpeo. Niestety nie mogę przedstawić tej strategii w pełni, ponieważ jest to element strategii rozwoju firmy. To, co wymyśliliśmy razem z panem Tomaszem, wydaje nam się dosyć unikatowe i chcielibyśmy to zostawić dopiero, że tak powiem, na moment, kiedy firma zaistnieje na rynku już ze swoim produktem, ale powiem po kolei, jak to, w jaki sposób to budowaliśmy. Na początku trzeba sprawdzić, jaki mamy potencjał, tak? Firma Solpeo to firma, która tworzy oprogramowanie do tworzenia gier. To oprogramowanie to jest tak zwany produkt, składa się z trzech części: front-end, back-end i soft developer kit. Pierwsza część odpowiada za pokazy graficzne tego, co jest u klienta na monitorze. Druga część jest to część oprogramowania, które obsługuje grę na serwerach. A trzecia część to jest taki moduł do tworzenia elementów graficznych, do tworzenia samej gry. Takie klocki do budowania gier. Każdy z tych produktów może być sprzedawany oddzielnie. Każdy z tych produktów może być, do niego można zbudować oddzielną strategię. Ma kilka zastosowań, tak? Ale tutaj poszliśmy jednak przyjęliśmy strategię koncentracji i koncentrujemy się na rynku deweloperów gier internetowych. Jaki rynek? No tutaj, jak mówiłem wcześniej na samym początku, Solpeo jest firmą, której produkt absolutnie nadaje się do wejścia na rynki międzynarodowe. Rynek gier w Polsce jest stanowczo za mały do tego, żeby koncentrować się tylko na jednym rynku i tu zdobywać pozycję lidera. Dlatego przyjęliśmy strategię, że wchodzimy bardzo szeroko, wchodzimy na cały świat. Podzieliliśmy ten świat na trzy części, na rynek europejski, azjatycki i Ameryki. Tak? Dlaczego tak? Tak naprawdę krótko o konkurencji Solpeo. Jest to na dzień dzisiejszy bardzo zaawansowany technologicznie produkt, ponieważ tak naprawdę na świecie podobnych firm mamy tylko 4 czy 5, o których nam jest wiadomo. Jest to firma Game Closure, która z Ameryki, z USA. W tą firmę zainwestowano, Venture Capital zainwestował 12 milionów dolarów. Jest to firma Liu z Chin, która koncentruje się akurat na rynku chińskim i ten rynek tylko rozpatruje póki co jako rynek docelowy, ale jest to tak ogromny rynek, że oni mogą sobie pozwolić tutaj na strategię koncentracji. Firma Aves, którą kupiła firma Zynga, i firma Rocket Pad, którą kupił Disney. Więc tak jak mówiłem, no mamy przyjemność reprezentować firmę, która tak naprawdę jest jedną z pięciu, sześciu firm na świecie, która dzisiaj pracuje nad czymś, co za chwilę będzie, że tak powiem, stanowić podstawę tworzenia gier internetowych. Oczywiście jest też konkurencja pośrednia, jest to firma Flash Adobe, która na których to silniku opiera się dzisiaj 90% gier internetowych, oraz firma 3D Unity, tak? To są już ogromni gracze.
Taką ciekawostką jest na przykład to, że firma Game Closure odmówiła Facebookowi inwestycji, zakupu z siebie. Podobno oferta opiewała na $100 milionów. Czyli no, można sobie przedstawić, jaki potencjał drzemie w produktach firmy Solpeo. I jak już powiedziałem troszeczkę o produkcie, powiedziałem o rynku. Sektor, tak jak wspomniałem, wybraliśmy, pomimo tego, że niektóre z tych programów można wykorzystywać na przykład do portalów społecznościowych, ponieważ tak zwane, ta część back-end umożliwia tak zwany real multiplayer, czyli bycie w jednym środowisku za pomocą urządzeń mobilnych typu telefon czy iPod. I to też stworzony na przykład, przepraszam, telefon czy iPad czy tablet o różnych silnikach, czyli na przykład Android lub inny. I od razu też będąc zalogowanym przez internet. Na dzień dzisiejszy żadna technologia używana dzisiaj nie pozwala na przykład być użytkownikom zalogowanym w tym samym środowisku z telefonu i z internetu. To jest właśnie ta przewaga HTML5, a jak wiemy, sprzedaż urządzeń mobilnych rośnie znacznie szybciej niż sprzedaż komputerów, co pokazuje, że tak naprawdę przechodzimy już w erę jakby tego dostępu mobilnego. Segmentacja klientów to była ostatnia rzecz, na którą patrzyliśmy. Klienci wyglądają mniej więcej tak. Jest to około 1 000 000 użytkowników małych i tak zwanych individuals, którzy tworzą gry. Są to firmy jedno-dwuosobowe. To jest największy segment tego rynku. Drugi segment takich średnich deweloperów to jest około 4000 firm, czyli nie jest zbyt duży, i kilku światowych graczy. Tak? Patrząc na to i na świeżość technologii, doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie od razu przedstawić oferty do największych graczy, ponieważ no, tak jak mówił przedmówca, samochód jeździ, ale na zakręcie może wypaść. Przy kontaktach z dużymi graczami, którzy wymagają produktów premium, na coś takiego sobie pozwolić nie można. Segment tych 4000 małych i średnich firm wydaje się być najbardziej perspektywicznym, ponieważ te firmy wypuszczają po kilkaset tytułów, kilka tysięcy tytułów rocznie, a licencje firma sprzedaje na każdy tytuł. I oczywiście mamy nadzieję, że cena będzie na tyle dopasowana, że znajdą się też chętni na zakup licencji tego dosyć dużego kawałka tortu, który stanowią indywidualni wykonawcy gier. Czy mogę zadać pytanie? Oczywiście. Pozwolę zadać jedno pytanie. Mamy uczestnika Piotra Majewskiego. Piotr Majewski jest twórcą dwóch serwisów, Cneb Points, tak? Tak, i ImpleBot. Nie wiem, czy ktoś dostawał takie zwane z autorespondera maile. I teraz pytanie jest takie. Piotr myśli o tym, żeby zaistnieć na rynku rosyjskim czy ukraińskim. Czy, jakimi, nazwijmy, takimi możesz się z nim podzielić? Jeżeli chodzi o rynek rosyjski, znaczy musiałbym, że tak powiem, poznać specyfikę produktu. Jedno narzędzie to jest system do e-mail marketingu, taki klasyczny do zarządzania listą adresową, a drugie to jest otwarta platforma do sprzedaży wiedzy w każdej formacie, od szkoleń, platforma e-learningowa też, czyli kursy internetowe, e-booki, tak żeby każda firma wiedzowa, jakiekolwiek nie robi produkty, może sprzedawać i zarządzać całym swoim biznesem z poziomu jednej platformy. Na pewno co trzeba zrobić, jeżeli chodzi o rynek rosyjski, to dopasowanie języka do odbiorcy, czyli startowanie z produktem na przykład anglojęzycznym do Rosji jest absolutnie niewykonalne. Z tego co się orientuję, to programowanie już w cyrylicy troszeczkę się różni od
od programowania w języku angielskim, czy znaczy może zaimplementowanie samego języka rosyjskiego troszkę się różni od implementacji innego, zwykłego języka europejskiego. Czyli to są już jakieś pierwsze trudności. Drugie trudności to jest forma rozliczenia z klientem. Jeżeli klient miałby za coś płacić, w Rosji jest coś takiego jak prawo dewizowe, jest ono bardzo restrykcyjne. Wiele firm, nawet dużych koncernów, nie ma tak zwanej wniesz ekonomicznej dzielności, czyli nie handluje z firmami z zewnątrz. My sami rozmawiamy na przykład z rosyjskimi partnerami i specjalnie musimy otwierać spółkę w Rosji, która będzie, że tak powiem, finansowo rozliczać się z partnerami rosyjskimi, ponieważ oni na zewnątrz żadnych pieniędzy nie wysyłają poza rublami na przykład, tak? I to jest duży problem. Myślę, że 90% firm rosyjskich takiej działalności, mówię, bo to chodzi o obrót dewizami, jest on kontrolowany przez państwo. Będzie tym pośrednikiem, który współpracuje z firmami rosyjskimi, ukraińskimi i ma możliwość dewizowej... Oczywiście, to wtedy, że tak powiem, no, jedyne ryzyko, jakie pan podejmuje, to jest takie, że za pana towar, za pana usługę czy za pana produkt pieniądze będzie otrzymywał partner. No musi mieć pan na tyle solidnego partnera, że będzie pan otrzymywał, że tak powiem, swoją część wynagrodzenia. Zapraszam do kolejnych pytań. W takim razie, czy ja mogę zadać pytanie? Oczywiście. Jakiego rodzaju partnerów poszukuje pan za granicą, żeby rozwijać swój lepiej biznes? Jacy to powinni być partnerzy? To znaczy, może my działamy troszeczkę inaczej. My wprowadzamy najczęściej polskie firmy na rynki zagraniczne, a sami szukamy takich partnerów, którzy prowadzą podobną działalność do nas, tak? Co prawda mamy wypracowane swoje know-how i wtedy staramy się otwierać wspólną działalność. Jednak zawsze mając na uwadze to, żeby firma miała pakiet większościowy, żeby była zarządzana przez spółkę matkę. Mamy pytanie z sali, zapraszam. Będę głośno mówił, myślę, że nie trzeba mikrofonu. Aha. Mam pytanie takie. Chcemy wejść na rynek, powiedzmy, niemiecki, angielski i mówimy o stricte systemach internetowych. Jaką strategię by pan zalecał? Załóżmy, że jest to coś podobnego do CRM. To znaczy, wydaje mi się, że akurat te rynki, które pan wymienił, są dosyć nasycone takimi systemami. No, są to jakieś tam komplementarne rozwiązania, tak, substytutowe. I problem jest taki, że niestety, ale jeszcze na Zachodzie jesteśmy postrzegani jako partner drugiej kategorii. I co mógłbym doradzić tak naprawdę? Ja nie znam dokładnie sektora państwa działalności, więc nie mogę, że tak powiem, proszę się nie kierować stricte tym, co powiem. Ale dla wielu polskich przedsiębiorstw wejście na rynki zachodnie wiąże się z tak zwanym podwykonawstwem lub wchodzenie pod czyimś brandem. Czyli znalezienie sobie partnera, który ma rozpoznawalną markę oprogramowania na zachodzie, na rynku niemieckim czy angielskim, zaproponowanie mu swego rozwiązania pod jego logo i wtedy myślę, że jak najbardziej jesteście państwo w stanie zaistnieć na takim rynku. Jeżeli oczywiście wasz produkt jest na tyle interesujący, że znajdzie zainteresowanie na tym rynku.